Rozpoczynamy ostatnie nasze spotkanie, ostatnią naszą lekcję. Poprzednio omówiłem święto, właściwie to są dwa święta. Święto Nowego Roku, Rosh Hashanah i Yom Kippur. I tu szczególnie chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to biblijne podkreślenie, że święto Yom Kippur nie wolno było wykonywać żadnej pracy, bo to ma kapitalne przesłanie i to musimy sobie zapamiętać z tego święta. To jest najważniejsza myśl. Izraelici pojednani w święto Yom Kippur mogli odejść z podniesioną głową, ale później musieli czekać na rok, żeby znowu można było przez jednego człowieka mieć społeczność z Bogiem Jahwe. My jesteśmy pojednani z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa raz i na zawsze, który uwierzył się, upamiętał i uwierzył w Zbawiciela, jest pojednany z Bogiem Jahwe, który dla niego jest Ojcem. Dlatego jest takie cenne zrozumienie tego powiedzenia Pana Jezusa: ja jestem drogą. Pomijam to inne, tylko chcę podkreślić to: ja jestem drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. To dotyczy właśnie tego święta, Yom Kippur, pojednania, ubłagania. A teraz ostatnie z tych świąt jesiennych to jest święto Sukkot. To jest hebrajska nazwa, a tłumaczona w naszych Bibliach jako święto namiotów albo święto kuczek. To jest taka polska, typowa polska nazwa. Święto kuczek, święto namiotów. Jest to święto jesienne, jest to ostatnie z tych świąt jesiennych i jest to święto rolnicze. Tak jak większość tych świąt były świętami, przede wszystkim święta wiosenne były świętami rolniczymi, to święto Sukkot również jest świętem rolniczym. Zebrano plony, napełniono spichlerze, stodoły. Zapewniony był byt na cały następny rok. I teraz Izraelici byli wezwani, bo to było święto pielgrzymie. Izraelici byli wezwani do świętowania tego święta Sukkot, święta namiotów w Jerozolimie. Szli gromadnie, można powiedzieć, byli wzywani mężczyźni, ale szli z rodzinami. Towarzyszyły żony, dzieci. A więc było to wielkie zgromadzenie. Szli z takimi sercami przepełnionymi wdzięcznością. Wdzięcznością Bogu za zaopatrzenie, za dobre zbiory, dobre plony. Ale mieli tą wdzięczność jeszcze taką podkreśloną przez to, co się wydarzyło kilka dni wcześniej, pięć dni wcześniej, bo święto Sukkot rozpoczynało się 15 Tiszy. A dzień pojednania był 10 Tiszy. I mieli takie serca przepełnione wdzięcznością, że są pojednani z Bogiem. Ale zarazem mieli takie serca przepełnione wdzięcznością, że ten Bóg, z którym się właśnie pojednali, zaopatrzył ich na cały następny rok. Święto namiotów, święto Sukkot było świętem siedmiodniowym. Niektórzy uważają, że było świętem ośmiodniowym, ale sama Biblia nazywa, że to jest święto siedmiodniowe, gdyż tam był taki ósmy dzień, on się nazywał taki Szemini Aceret w języku hebrajskim, taki szczególny dzień ósmy. Jedni go doliczają do tego święta Sukkot, ale kiedy będziemy czytali, to zobaczymy, że sama Biblia nazywa to święto świętem siedmiodniowym. Początek opisu tego święta znajdujemy w 3 Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale od 39 wiersza. Wcześniej już, od 34 wiersza.
O 34 wiersza. Później jest taka przerwa, a od 39 wiersza jest dalsza część. Więc najpierw przeczytam ten początek. Od 34 wiersza. Powiedz synom izraelskim tak. 15 dnia tego samego siódmego miesiąca, 15 dnia tego samego siódmego miesiąca będzie przez 7 dni święto szałasów dla Pana. Więc już sama Biblia nazywa, że to święto jest 7-dniowe. 7 dni. Będzie przez 7 dni święto szałasów dla Pana. Pierwszego dnia będzie święte zgromadzenie, żadnej ciężkiej pracy. Widzicie? Żadnej ciężkiej pracy. Nie ma tego obowiązku żadnej pracy. Żadnej ciężkiej pracy. Ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie. Przez 7 dni będziecie składać Panu ofiarę ogniową. 8 dnia, i tu jest podkreślone to, ten 8 dzień, ten Szemini Aseret. Takie szczególne zgromadzenie 8 dnia. 8 dnia będziecie mieli święte zgromadzenie i złożycie Panu ofiarę ogniową. Jest to uroczyste zgromadzenie, żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie. Później, i to jest początek opisu tego święta. Później, od wiersza 39 są pewne szczegóły, jak to święto należy obchodzić. Ale jak zauważymy, te szczegóły są bardzo powierzchowne. Przeczytamy to. Od 39 wiersza. Czytam już do końca tego rozdziału, do 44. Może do 43. Lecz 15 dnia, 7 miesiąca, gdy zbierzecie plony ziemi, obchodzić będziecie święto Pana przez 7 dni. W pierwszym dniu będzie całkowity odpoczynek i 8 dnia będzie całkowity odpoczynek. W pierwszym dniu weźmiecie sobie owocu ze szlachetnych drzew, gałązki palmowej, gałązki drzew rozłożystych i z wierzby, z nadpotoku i będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym przez 7 dni. Będziecie uroczyście obchodzić jako święto Pana przez 7 dni, co rok. Jest to wieczna ustawa dla waszych pokoleń. W 7 miesiącu będziecie je obchodzić. Będziecie mieszkać w szałasach przez 7 dni. Wszyscy krajowcy w Izraelu mieszkać będą w szałasach, aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. No a Mojżesz to ogłosił w Izraelu, to święta Pana. A więc tu spotykamy już taki bardziej szczegółowy opis, takie skąpe informacje dotyczące obchodzenia tego święta. Właściwie to tu spotykamy takie trzy rzeczy, które obowiązywały Izraelitów. Pierwsze, musieli wybudować szałasy. Chociaż nie ma jakiegoś szczegółu, jak te szałasy powinny wyglądać, więc uczeni izraelscy wyjaśnili, jak te szałasy powinny wyglądać. I tego się trzymali, więc szałas ten powinien mieć przynajmniej trzy ściany, to jest oczywiste, bo dopiero trzy ściany tworzą przestrzeń. Szałas ten miał być wykonany z gałęzi. Nie miał być szczelny, miał być na tyle przejrzysty, żeby w nocy można było widzieć gwiazdy, bo to miało pewne znaczenie. Kiedy oni patrzyli przez te szałasy w nocy na gwiazdy, to mieli mieć skojarzenie z tą obietnicą Boga Jahwe dane Abrahamowi, rozmnożyć się jak gwiazdy na niebie. I to właśnie przez te szałasy mieli patrzeć i takie skojarzenia mieli mieć. Szałasy te miały służyć im za, w tych czasie świąt, za przebywanie. Czyli mieli tam dużo przebywać. Ale szałasy też te miały uzmysławiać Izraelitom, że tu nie mają miejsca stałego. Właściwie to jest taki przekaz proroczy. A więc to jest sprawa szałasów. To jest ta pierwsza rzecz, która obowiązywała Izraelitów w czasie tego święta. Druga rzecz to jest właśnie ta wiązanka z gałązek. Ona jest opisana tutaj w tym 40 wierszu. W
pierwszym dniu weźmiecie sobie owocu z drzew szlachetnych, gałązki palmowe, gałązki drzew rozłożystych i z wierzby, z nadpotoku. I z tego powinni byli zrobić taką wiązankę. Więc również rabini określili, jak ta wiązanka powinna wyglądać. Więc jeżeli chodzi o ten owoc, to był taki szczególny owoc, nazywa się etrog, który był takim przypominającym dużą cytrynę. A później, jeżeli chodzi o te gałązki, to przede wszystkim miał być to mirt, tak ustalili. Tu jest również gałązka z wierzby, ale również gałązki palmowe. A że te gałązki palmowe były z palmy, która nazywała się lulaw, cała ta wiązanka przyjęła od tej nazwy lulaw. A więc to było w ten sposób określone przez rabinów, że tak to powinno wyglądać. Powinna to być gałązka mirtu, powinna to być gałązka wierzby, powinna to być gałązka palmy i to powinno tworzyć taką wiązankę. Cała ta wiązanka nazywała się, później przyjęła się od tej palmy lulawem, a w drugiej ręce powinien być właśnie ten owoc etrogu. Więc to jest druga rzecz, która obowiązywała Izraelitów w czasie tego święta. A trzecia rzecz, zaskakująca, i będziecie się weselić przed Panem Bogiem waszym przez 7 dni. Mieli się weselić z Bożego nakazu. Mieli się weselić. Też na ten temat jeszcze parę słów powiem troszeczkę później. Wiecie, Izrael był pod okupacją rzymską za czasów Pana Jezusa. I było takie pragnienie, oczekiwanie, że Bóg pośle obiecanego Mesjasza. Oni wierzyli, że kiedy przyjdzie Mesjasz, dokona wyzwolenia. A święta te pragnienia potęgowały. Podobną historię spotkaliśmy, kiedy omawialiśmy święto Szawuotu, czyli święto Pięćdziesiątnicy. Tam była podobna historia. Tu również święta to pragnienie przyjścia Mesjasza i że Mesjasz dokona uwolnienia potęgowały te właśnie pragnienia. I Pismo Święte nas uczy, że faktycznie, kiedy Mesjasz przyszedł w osobie Pana Jezusa, to ten Mesjasz, Jezus Chrystus, uczestniczył w tym święcie. To jest zaskakujące, ale Pismo Święte nas może zaskakujące, może nie aż tak zaskakujące, ale że to jest opisane w Piśmie Świętym, że Mesjasz, nasz Pan Jezus Chrystus, uczestniczył w tym święcie i rzeczywiście dokonał niezwykłych objawień, niezwykłych rzeczy. Wypowiedział niezwykłe słowa. Ale po kolei. Kiedy Izraelici obchodzili to święto Sukot, święto namiotów, to tam były, czy wyróżniały się dwie szczególne ceremonie. Pierwsza ceremonia nazywała się ceremonią wylewania wody. A druga ceremonia to była ceremonią, nazywała się ceremonią świateł. Najpierw omówimy tą ceremonię wylewania wody. Każdego dnia podczas tego święta kapłan wraz z towarzyszącymi mu osobami, z całym takim orszakiem, z takim złotym dzbanem, szedł do sadzawki Syloe, żeby naczerpać wody do tego dzbanu. Kiedy powracał, to w świątyni na ołtarzu ta woda była wylewana. Początkowo, pierwotnie, była to prośba o obfite deszcze w porze zimowej. Teraz ta pora zimowa dla Izraela to jest pora obfitych deszczów, tak przynajmniej powinno być. Tak na marginesie jest ogromna susza.
już czwarty rok w Izraelu, postanowili nie brać i nie czerpać już wody z jeziora Genezaret. I Izrael jest w ogromnej potrzebie, brakuje wody. Kiedy byście spojrzeli na mapy pogody dla Jerozolimy, to widzicie same żółte kółka, czyli słonko, nie ma chmur, nie ma wody, nie ma deszczów. A to jest środek pory deszczowej. Powinniśmy, jeżeli nam leży na sercu Izrael, modlić się o deszcze. To jest czwarty rok suszy w Izraelu. Brakuje wody. Tam sobie uświadamiali, za czasów Pana Jezusa, wracamy do tego okresu, uświadamiali sobie, że ich cała przyszłość, zaopatrzenie w przyszłym roku zależy od obfitych deszczów, które teraz spadną w czasie pory deszczowej, czyli w czasie naszej zimy. I to wylewanie wody pierwotnie właśnie wyrażało takie pragnienie, żeby Bóg wylał wodę naspieszoną przez słońce ziemię. Ale z czasem, kiedy naród izraelski był ciemiężony przez Rzymian, to wylewanie wody nabrało takiego religijnego, bardziej duchowego znaczenia. Źródła historyczne podają, i jest to w miarę dobrze udokumentowane, że za czasów Pana Jezusa, kiedy kapłan wracał z sadzawki Syloe, czerpał wodę i wypowiadał te słowa z Izajasza, i będą czerpać z radością ze źródeł zbawienia, kiedy przychodził z tą wodą i miał tę wodę wylewać, to podchodził drugi kapłan, również z banem, ale w tym zwanie było wino. I wylewali tą wodę razem. Biblia tego nie opisuje. Ale źródła historyczne to potwierdzają, że właśnie w ten sposób to wyglądało. Jest to dosyć dobrze udokumentowane. I ta woda zmieszana z winem, ona był to wyraz pragnienia wylania Ducha Świętego już nie na tą spieczoną ziemię przez słońce, ale na spieczoną, spragnioną ziemię ludzkich serc. I ta ceremonia, ona była powtarzana co dnia w czasie tego święta. Ale w siódmym dniu ona przybrała szczególnie taki dramatyczny wymiar. Musimy już teraz otworzyć Ewangelię Jana, siódmy rozdział. Ewangelia Jana w siódmym rozdziale, w drugim wierszu czytamy, a było blisko święte żydowskie namiotów. To jest właśnie to święto. To jest właśnie to święto Sukot. I czytamy, że Pan Jezus na to święto poszedł. Początkowo nie szedł, ale później pokryją mu poszedł. A później się ujawnił. I teraz od 37 wiersza jest opisana tak zwana wielka hosanna. Hosanna, czyli zbaw teraz. I kiedy kapłan wylewał tą wodę razem z tym drugim kapłanem, który wylewał to wino, to było to wołanie: zbaw teraz. Teraz od tego ciemiężyciela. Teraz zbaw. Teraz poślij Mesjasza. Tam były cytowane jeszcze psalmy. Po zakończeniu tej ceremonii wylewania wody nastąpiła taka chwila refleksji, gdzie można się było zastanowić nad tym pragnieniem, nad tym wołaniem. I wtedy Jezus wypowiedział te niezwykłe słowa, właśnie w tym momencie. Jezus, który tam był, wypowiada, to jest ten 37 wiersz, a w ostatnim wielkim dniu tego święta. Wszystkie te dni były świąteczne, ale ten ostatni to był wielki dzień tego święta. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony.
z niezwykłych, gdy sobie uzmysłowimy wypełnienie tego przesłania, czy wypełnienie tego pragnienia, jakie było w narodzie izraelskim w czasie tego święta. Kiedy było to pragnienie, że Panie Boże, teraz zbaw. A to zbawienie przyszło. Tylko, że oni nie rozpoznali. I Pan Jezus się ujawnia. I mówi, to ja jestem tym, na którego oczekujecie. To ja wam mogę dać to, czego pragniecie. Pan Jezus wypowiada te wielkie słowa. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. To jest to pierwsze wydarzenie, które jest opisane, które tak charakterystycznie opisane jest w czasie tego święta. Drugie wydarzenie, jakie towarzyszyło temu świętu, to było święto świateł. To było takie święto iluminacji, święto świateł. Cytowali w czasie tego święta psalm, który mówi, lud, który chodzi w ciemności, uży światło wielkie. To jest Izajasza 9 rozdział, 2 wiersz. Uczono, że to wielkie światło, że to będzie Mesjasz. I czekali na tego Mesjasza. A wyglądało to tak. W ostatnim tym wielkim dniu, wieczorem, schodzili się wszyscy i trzymali w rękach pochodnie. Więc już samo to powodowało, że cała świątynia i plac świątynny był bardzo mocno oświetlony. Ale były takie cztery świeczniki, kandelabry, wyniesione wysoko na słupach, napełnione były oliwą. Źródła historyczne podają, że w każdym tym świeczniku były cztery knoty, czyli jak gdyby takie cztery osobne naczynia. Każdy knot się palił, właściwie ta oliwa się spalała. W sumie tego było 16 takich punktów świetlnych. I to dawało bardzo mocne światło. Ta iluminacja świateł trwała aż do rana. Było takie pragnienie, żeby to światło, które teraz jest tu w Jerozolimie i w tej świątyni, ono się rozeszło na cały świat. Takie było pragnienie. I ta iluminacja świateł kończyła się o świcie następnego dnia rano. I następny dzień rano, czy następny dzień, Pan Jezus wypowiada przy pewnej okazji, przy pewnej sytuacji, teraz tego nie będę tutaj czytał, w 8 rozdziale Ewangelii Jana, ale jest to powiedziane w 12 wierszu. Ja jestem, a Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, niech będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło żywota. To jest to drugie wydarzenie, które było takie bardzo charakterystyczne dla tego świata, dla tego święta. Pan Jezus ogłosił, że to On jest oczekiwany Mesjaszem, że to przez przyjście do Niego człowiek zostanie zaspokojony, napojony, ale że to przez przyjście do Niego również napełniony Duchem Świętym, a z Jego wnętrza będą płynęły rzeki wody żywej, czyli przekaże tą żywą wodę dalej. To było to pierwsze wydarzenie, a to drugie wydarzenie, kiedy Pan Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Ale co święto jeszcze obowiązywało Izraelitów, jedna rzecz. Jest powiedziane, że w to święto mieli się radować. I to jest takie dziwne, czy można tak się radować z nakazu. Jeżeli ktoś by ci powiedział dzisiaj, musisz się radować. A ty nie masz powodu do tego, żeby się radować.
Czy możesz to rzeczywiście czystym sumieniem i czystym sercem wypełnić, że rzeczywiście będziesz się radować? Wiecie, dla Izraelity radość była Bożym przykazaniem. Micwą, to się nazywa micwa. Z Bożego przykazania Izraelita miał się radować. A okazuje się, że mieli powód do tego, żeby się radować. Oni rzeczywiście radowali się w to święto i wypełniali to przykazanie radości. Pismo Święte nam pokazuje w księdze Nehemiasza obchodzenie tego święta. Izraelici wrócili z niewoli babilońskiej. Wejdźmy do księgi Nehemiasza, to jest 8 rozdział. 8 rozdział księgi Nehemiasza. I Nehemiasz razem z innymi uczy tego narodu zakonu pańskiego. I nagle sobie uzmysłowili, że właśnie są tuż w tym okresie tego święta. Nagle sobie przypomnieli, że są w okresie tego święta. Przeczytamy w 8 rozdziale, w 14 wierszu. I znaleźli przepis w zakonie, jaki Pan nadał przez Mojżesza, że w czasie święta, w 7 miesiącu, synowie izraelscy mają mieszkać w szałasach. Czytali zakon pański i tego się dowiedzieli. A nie tylko, że się tego dowiedzieli, ale skojarzyli, że to był ten okres w kalendarzu. Że to był właśnie ten miesiąc Tiszy. I właśnie zbliżał się 15 dzień tego miesiąca Tiszy. Co oni zrobili? I że należy ogłosić i obwołać po wszystkich ich miastach w Jeruzalemie: wyjdźcie w góry i przynieście gałązki oliwne, gałązki sosnowe, gałązki mirtowe, gałązki palmowe oraz gałązki z drzew liściastych, aby pobudować szałasy, jak jest napisane. I wyszli, w ten sposób zrobili. Czytam wiersz 17. Całe tedy zgromadzenie, wszyscy, którzy powrócili z niewoli, pobudowali sobie szałasy i mieszkali w szałasach, czego synowie izraelscy nie zrobili od czasu Jozuego, syna Nuna, aż do tego dnia. To też zapanowała bardzo wielka radość. Sam fakt, że postąpili tak, jak jest w Piśmie Świętym napisane, to było źródłem ich radości. Wiecie, sam fakt, kiedy sobie uzmysłowili, że postępują tak, czego Bóg oczekuje, jest źródłem ich radości. To już wcześniej było napisane, kiedy byli uczeni zakonu pańskiego. Końcówka 10 wiersza z tego 8 rozdziału księgi Nehemiasza. Końcówka brzmi tak: wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Radość z Pana jest waszym ostoją. Za każdym razem, kiedy będziesz postępować według głosu dobrego pasterza, już powiem według słów Nowego Testamentu, kiedy będziesz go słuchać i pójdziesz za nim, będziesz mieć radość, autentyczną radość. Pismo Święte mówi, że w zasadzie jesteśmy wszyscy przeznaczeni, zbawieni w Chrystusie do radości. Do radosnego życia. Kiedy otworzymy Księgę Izajasza, to jest rozdział 35. I przeczytam wiersz 10. Można by było wcześniej, ale przeczytam już tylko 10. I wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowy. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Właściwie taką przyszłość nam szykuje Bóg. Nie troska, nie wzdychanie, nie utrapienia, nie jakiś ból, choroba, ale wieczna radość.
To jest radość społeczności z Bogiem, który ma moc zapewnić nam takie warunki, gdzie nie będzie śmierci, nie będzie choroby, nie będzie cierpienia. To jest radość, którą może ci zapewnić tylko Bóg. O tej radości również pisze apostoł Paweł, kiedy mówi: radujcie się w Panu. Powtarzam, radujcie się. Radość wynikająca ze świadomości zbawienia. Radość wynikająca ze świadomości daru życia wiecznego. Radość wynikająca ze świadomości pojednania z Bogiem. To jest ta wieczna radość. Ona rozpoczyna się teraz. A więc widzicie, to są te święta od świąt wiosennych po święta jesienne. Święto namiotów, święto Sukot kończy te święta. Koniec żniw. Mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus to, co rozpoczął, dokończy. Pan Jezus rozpoczął żniwo i to żniwo dokończy. To jest przesłanie tego święta Sukot. Możemy mu ufać. Szawasy nam mówią: jesteśmy tu w zasadzie obcy na tej ziemi. Nasze obywatelstwo jest w niebie. Mamy tu żyć życiem, które się Bogu podoba. Nasze życie ma być godne Ewangelii Chrystusowej. Ale musimy pamiętać, że zmierzamy do górnej ojczyzny, do naszego Zbawiciela. Tam spędzimy z Nim całą wieczność. On jest źródłem naszej radości, On jest naszą światłością. Przez wiarę w Niego jesteśmy namaszczeni Duchem Świętym. To by było tyle, co do świąt. Pochylmy głowy i zakończymy nasze spotkanie. Dziękujemy Ci, Ojcze Wszechmogący, za te święta, które z Twojego rozkazu Żydzi mieli obchodzić, Izraelici mieli obchodzić, które poznajemy w ich proroczym znaczeniu przede wszystkim. Dziękujemy Ci za to przesłanie, jakie zawarłeś w każdym z tych świąt. I dziękujemy Ci, że każde to święto w istocie swojej wskazuje nam na Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Dziękujemy Ci, że możemy dostrzegać to i umacniać wiarę naszą. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Pana Jezusa Chrystusa, za to wielkie zbawienie. W imieniu Pana Jezusa, Ojcze, amen.